najsławniejszy zabójca naszych czasów. Maciej Zawodowiec zginął ostatniej niedzieli w potyczce z lokalnym wrogiem. Na pogrzebie zjawiło się wiele osobistości z całego świata. Największą niespodzianką było jednak pojawienie się mistrza sztuk walki Dalekiego Wschodu, który przed laty trenował z Maciejem Zawodowcem. Śledztwo w sprawie Zawodowca utknęło w martwym punkcie, choć wiadomo, że miał wroga w osobie małego ninja. Miejscowej legendy. Zawodowiec stał się fascynującą legendą okrytą tajemnicą własnej śmierci. Dobrze, że utrzymujesz formę. Potrenujemy? Nie mogę. Muszę wracać. Jak interesy? Sprzedałeś willę na wybrzeżu? Tak. Vincenzo zaniedbał ją po śmierci brata. Trudno było mi znaleźć kupca. Dużo ostatnio rozmyślałem. Gdybym nie zaczął zabijać. Nie myśl o tym. Maciej cię wykorzystał. Sprzątnął swoich rywali. A twoja sfingowana śmierć? Miałem szczęście, że przeżyłem. Wiedziałem, że Maciej powróci. On zawsze wraca. Masz dziecko, żonę i interes. Wykluczone. Mogę łączyć pasję z pracą. Tęsknisz za tamtymi czasami. Bo coś się działo. Ale spójrz na to z innej strony. Ilu ludzi straciło wtedy życie? Twoje życie jest dokładnie takie, jakie miało być. Zapomnij lepiej o tym, kim byłeś. A tak przy okazji, mam nową uczennicę. Wiem, że mnie obserwujesz. Nie pozwól, żeby mistrz się zamęczył. Nie myśl, że chcę być taką gwiazdą jak ty. Trenowałam, żeby pomścić ojca. Powinieneś coś o tym wiedzieć. Mieliśmy wspólnego wroga. Zabiłem go. Odzyskałem spokój. Jesteś tego pewien? O co ci chodzi? Chodź ze mną. Mam dla ciebie coś specjalnego. Mistrz ukrył ją tutaj. Ale ja to znalazłam. Co to jest? Coś niezwykłego. Jest rok 1987. Nagrywam ten film jako osażen. Nie można odwrócić biegłych historii. Ci, których pragniesz ocalić, i tak są już martwi. Już raz zginęli. Wszelkie próby, walki, przeznaczenie spowodują jedynie cierpienie. Dla ciebie, moich bliskich. Byłem ci posłuszny. Trenowałem. Nie zadawałem żadnych pytań. Nie jestem nawet w stanie policzyć swoich ofiar. Myślałem, że tego unikniesz. Chcę się przenieść przeszłość, jeśli to możliwe. Nie możesz niczego zmienić. Co się stało, to się nie odstanie. Dokąd idziemy? Do skupiska energii. Myślisz, że uda ci się zmienić całą rzeczywistość, jeśli zmienisz tylko jeden element? Czemu nie? Muszę się przenieść tylko do początku. To nie ma sensu. Jeśli ci się uda, oznacza to, że nie dotrzesz tu, gdzie jesteś. To, co przeżyłeś, zniknie. Nie możesz cofnąć się w czasie. Przestałbyś istnieć. Interesujące podejście. Daleko jeszcze? Dalej. Pójdziesz już sam. Do zobaczenia po drugiej stronie.
której stronie walczysz? Jeszcze nie wiem. Masz tu gnata. Ale do kogo mam strzelać? Do ludzi tego człowieka. Jeszcze się zobaczymy, skurwielu. Dobrze się bawisz? Jak widzisz, nie jestem w dobrych stosunkach z miejscowymi. To pieprzone makaroniarze, a ja przyjechałem z Azji. Vincenzo i Matteo myślą, że rządzą tą dzielnicą. Myślą, że rządzą? Przyszedł czas na zmiany. Mamy trochę kasy na start. Oni bawią się tylko w prochy. My chcemy czegoś więcej. Okej. Co cię do nas wprowadza? Trenowałem trochę. A teraz szukam swojego miejsca na ziemi. Widzę, że moda na sztuki walki nie minęła. Jak widać, nie. Na razie pomieszkasz tutaj. Siądź proszę. Znasz się na grę? Rok 1985. Super Mario Bros. Podobno całkiem dobre. A teraz wybacz. No goście. Robię hałas. Mateo. Słyszałem o tobie. Pomogłeś mojemu przyjacielowi. Chodź ze mną. To ma być trening? No mamy jeszcze naszego mistrza i jego przyjaciela. Wszystko zaczęło się od Bruce'a Lee. Trenujemy razem już jakieś ładne parę lat. Przestań chrzanić, co? Znowu powiadasz bajeczki? Posłuchaj, potrzebujemy takich ludzi jak on. Musimy działać, a nie gadać. Nie wkurzaj mnie, psycholu. Kto to mówi? Panowie, macie gości. Możesz źle skończyć. Nie powinieneś do nas należeć. Może to i lepiej. Zamiast tych treningów powinniście poszukać prawdziwej roboty. Wy tak zawsze? Jest nabuzowany, ale ostatnio stał się chamski. Coś mi mówi, że Maciej tu już się nie pojawi. Gdzie idziesz? Do domu. Muszę zająć się synem. Oby się udało, tato. Co tu robisz jak wcześniej? Znalazłem w bibliotece zwój z wiadomością. Coś jak przepowiednia. Niezwykle przekonująco. Jeśli się spełni, mój syn będzie wielkim człowiekiem. Kuzynie, coś z tym trzeba zrobić. Przez tą wojnę tracimy ludzi. I jeszcze moje kombi. Tego im nie wybaczę. Maciej, pokaż naszemu przyjacielowi, co te chuje zrobiły z moim wozem. Przyrobi się. Nakayama jest ślepcem, a moi kumple przerzucają się na ninjitsu. Wszystko się pieprzy. Zamierzam rozwijać skrzydła. Co to znaczy?
Nakajama chce cię sprawdzić. To umowa na pierwszą misję, ale zawsze możesz kontynuować współpracę. Praca u niego daje wiele korzyści. Ustępujesz mi miejsca? Od dzisiaj pracuję sam. Moja córeczka. Trenowałam, żeby pomścić ojca. Powinieneś coś o tym wiedzieć. Wiem już, że znasz się na sztuce skrytobójstwa. Nie wiem, jak dobry w tym jesteś, ale oczekuję, że mi pomożesz. To producenci muzyczni zajmujący się promowaniem nowego gatunku muzycznego. Planują współpracę z braćmi Napoli. To może im przynieść fortunę. Dlatego obaj muszą zostać zlikwidowani. Po cichu? Najciszej, jak potrafisz. Przede wszystkim chodzi o zapędzenie poszczególnych sekwencji. Potem wystarczy odrobina talentu. W Stanach jest taki chłopak, Tupac. Jest całkiem dobry. Uważam, że ma talent. A MC Hammer? Co o nim myślicie? Ja pierdolę. MC Hammer? MC Hammer nie wie nic o muzyce. To komerka, sprzedał się za marne dwa grosze. Myśli, że taki twardy bo gwoździe wbija? MC Hammer ma z muzyką wspólny tylko kolor skóry. I uważają panowie, że hip-hop ma przyszłość? Mogę się założyć, że za 20 lat hip-hop będzie piękną kulturą, rozkwitającą w narkotyki, pieniądze i łatwe kobiety. Patrz, jaką wysmażyłem ci składankę. Prawdziwy rap o prawdziwym życiu, o prawdziwych przepakach, o prawdziwych osiedlach. Dzięki. Dlaczego wybraliście muzykę? To muzyka wybrała nas. Nie kręci mnie Duran, nie kręci mnie Michael. Michaela lubię. Nie kręci mnie Dirty Dancing i nie kręci mnie Robocop. Kręci mnie prawdziwa muzyka, prosto z serca. Czuję, że muzyka to moje przeznaczenie. Muzyka ulicy to rytm mojego życia. Zobaczymy. Lepiej nie kusić losu. Yo, nigga. Halo. Trzymaj się. Nie jestem z tego świata, ale musicie zginąć, żebym przestał.